Cześć, cześć, witajcie na kuźwa, na kanale Gra na Kompa. Boże, się zakręciłem. Nie, bo mi Kristinka w głowie zawróciła i tak. No, jeszcze się tak. Moje orzeszki. Tak, bo tutaj wiecie, na backstage'u następuje konsumpcja, także tego. Wybaczcie, jakby jakieś tam efekty specjalne były w postaci. Zatrzęknąć. Tak, i takie. No to będzie z połykiem. No. Natomiast generalnie rzecz ujmując. No tak, no witajcie, to jest Supermarket Together. Tak, dziewczyny są ze mną. Cześć, dziewczyny, takie niekonwencjonalne powitanie, proszę. Witajcie ponownie. Tak. Szczęścia. I dziewczyny mają tutaj biznesplan, więc poprosiłem, żeby to może było na nagraniu. Słucham. Tak, musisz podejść tutaj do mnie, do menadżera. Krupkę na razie zostaw w spokoju. Niech sobie zje do końca obiadek. Tak. Biznesplan jest następujący, bo byśmy mogli wejść teraz w serę, czyli w tą konserwę jeden. Tak. I później wejść w butelki, tak, te napoje i kupić innego pracownika, który będzie siedział na kasie. A, czyli tutaj to tak działa, okej. Okay. Mhm. I możemy to zrobić w międzyczasie. Ja będę siedziała na kasie, chrupek będzie ci pomagał z towarowaniem sklepu w razie czego i nadawaniu cen. Tak. Bo byśmy to zrobili w trakcie otwarcia sklepu. No dobrze. Żeby jak najszybciej sobie odblokować naszego pana do pomocy, co nie? Okej. Okay. Czyli my generalnie odblokowujemy w tym momencie sery, tak? Tak. Teraz. Nie po otwarciu. Mamy 355 dolarów na koncie. Proszę bardzo. Mówisz i masz. I wydajemy hajs na ser. Dobrze, wydajemy hajs na ser. Proszę Państwa, mamy tutaj podział i widzimy, że to są sery no o znacznych cenach, ale dobra, spróbujmy to ugryźć. Tu już jest 321 i powiem tak. Wszystko stopniowo będziemy robić. Nie starczy niestety. Kompletnie, tak, ale nie starczy kompletnie na jogurt. No czyli mamy z tego seta mamy cztery produkty, trzy sery. O, to ser Maniakela jest, proszę bardzo. I mleko. I po prostu będziesz pilnował tego. O, masz. A ja będę obsługiwać. Dobrze, nie ma problemu. Nie ma problemu. Mleko zapewne do lodówki. Ja z uwagi na... Nie, mleko to na... Nie. O! Te kartonikowe idzie na półkę. O, wow, to gdzie mam tą... Ja już, tutaj już opracowałyśmy, że mleko będzie masz. Przy wodzie. Dobrze, to ja sery Maniakela pozwolę sobie tutaj wkitrać, bo... No to do lodóweczki moje możesz. Kurwa. Tak, masz? Dobrze. A tu, no tu zobacz, tu jest. Dobrze, dobrze, już. A ty, Chrupek, ty już się przegryzłaś? No na razie, wiesz, bo ja się stresuję, jak ktoś nadsłuchuje, jak ja jem i nie chcę tutaj się opluć, udławić, takie to... Słuchaj, to... Będziemy cię mnie poanimować. Kochana, to jest spokojnie, ty mogłaś powiedzieć, że ty taka jesteś bojaźliwa strasznie i tak cię to strasznie trapi, to ja bym ci chlapacze z malucha załatwił, żebyś tam śliniaczek miała. Kochana, no to... Nie głupie, nie głupie, no. No nie głupie, no tutaj, nie głupie. Tutaj jeszcze masz jeden ser, bo tam nie chcę wam... Aha, dobra, a to jest ten Gruyère, tak? Czy jaki? Cholera, nie widzę, bo to trochę za daleko. Jakiś dobry. No to na pewno, albo jakaś, nie wiem, inna gonzola. Ale najważniejsze, że ser Maniakela jest, on się ucieszy, bo on lubi takie jeszcze, kuźwa, jego papiery wartościowe. Tutaj mleko. Dziewczyny zarządzają tutaj cenami. Generalnie dziewczyny przejęły tutaj kwestie kierownicze, jeżeli chodzi o ten tytuł, co mnie bardzo cieszy, ponieważ ja psychicznie odpoczywam, fizycznie też, ale się do tego nie przyznaję. Natomiast język to jak zawsze, no kuźwa, no mieli, ale on się nigdy nie męczy, to ja nie wiem, jak on to robi. No, to już takie, o, już po prostu papla, kręci, różne inne aktywności też odwala i nadal się nie męczy. Natomiast tak. Sorry, że ci tak weszłam. To może sobie przygotować na przykład kolejną partię do kupienia. Tak. I zapamiętawszy cenę, kwotę. Tak. Jak będzie, robimy hacia, kupujemy. Hacia, dobra. I szybko wystawiamy.
Czyli walimy z takiego kuźwa pseudoazjatyckiego karata. Si. Dobra, reszta produktów to będzie cena $131 za dwie partie jogurtu, bo tego nam brakuje. Dobra, zamykam, zamykam sklep, bo żeby otworzyć, trzeba go najpierw zamknąć. Aha. I mamy nowy dzień. I mamy... A, i trzy. Ty pa, jakie kuźwa... pamiętać. Dziewczyny... jeszcze jeden... No, no, co? Co będzie, co? Co? Ale coś się stanęło. No będzie jeszcze jeden już niebawo. Czekamy na rozwiązanie. No to wujek już później się nie może doczekać. Będzie jeszcze jeden członek zarządu, proszę państwa. Natomiast dziewczyny, bo ja chciałem powiedzieć, że kuźwa Aga, ty uważaj tam, bo kurna nadciąga z powrotem. No ja pootwierałem wszystko, a tu kuźwa znowu jest powtórka z rozrywki, no jeżeli chodzi o ulewę. To ja jestem cwańsza od ciebie. A co zrobiłaś? Cały czas jestem zamknięta. No to widzisz, no to ja to zawsze tak po dupie dostaję, kuźwa. Ja się przed kimś otworzę i jeb, kurna. Chyba też się zamknę. To przejmijcie tutaj narrację, a ja pozamykam to wszystko, bo to naprawdę, kuźwa, to już irytujące jest. Boże drogi, pamiętasz, ile tam miało być? 130? Tak, jakoś tak. A co on tam jeszcze brakuje? Nie no, jogurtów tam brakuje. No, a te jogurty u mnie schodziły też dużo. Dużo ich schodziło. Więc trzeba przypilnować mniej więcej sumkę. To ja to bym... No, no dobra. Do tego czasu i w razie czego zaklepać. I kupić. Wydać znowu grube miliony. Ciężko zarobione pieniądze. A właśnie, bo jest ten... I co, ja tu nie widzę, żeby się te ceny zmieniły. Są takie, jakie... Ale to może trzeba wejść w cenę tym skanerem. Ale że co, że cena produktu się zmieniła oryginalnie w hurtowni, czyli może nie opłaca się kupować w czwartki? Nie, bardziej mi chodzi, że na sklepie. Że wiesz co, tak, 2,75 płatki, a one były po 2,50. No. Ale sól jest, tak, o 50 groszy wzrosła sól, no ale wszystkie ceny przestawiać na jeden dzień, to ja nie wiem, czy by mi się chciało. Ale to nie to, że na jeden dzień, to nie jest dzień promocji. To była tylko informacja o tym, że w czwartki ceny się zmieniają. Nie, znaczy tak, ale teraz na przykład nie opłaca się kupować z hurtowni, bo kosztuje to więcej. Drożej. Tak, okay, i trzeba zmienić ceny, żeby się opłacało też to... sprzedać. Ja to ale no... Nie ma sensu. No, no. Czyli po prostu trzeba pilnować, żeby nie kupować w czwartki nic z hurtowni. Dobra. A no, tu widzę, że też padało. No tak trochę. No, mokro kuźwa na tym. I co, jak dziewczyny tam? $150, tak? My mieliśmy tam towary... 131. No to ja już zamawiam. I już, proszę państwa, śmigamy z tym koksem, ale jest jedna rzecz. Musimy to zrobić w ciut innej konwencji. Zakładam, że to idzie do lodówki. I teraz, dziewczyny, do której? Dużej. Do dużej. Dobra, to ja to na razie tutaj ustawię na podłodze. Zniosę sobie kartony, tak żeby nie było zbyt wielkiego przypału, że... A spokojnie, no co, a ty co, kuźwa, no mnie się tu... Oni... Ja się tym zajmuję. Bo oni płaczą, że nie ma... Kasa ucieka. No ale bo co, słuchaj, że... bo ty nie wiesz czegoś, co właśnie zostało odkryte, że w czwartki się nie opłaca zamawiać towaru. No to nie zamawiamy. Teraz proszę państwa, no i kuźwa i wzięła, ale cen już nie ustaliła? No nie ustaliła, no. No. I dlatego ja sobie to znosiłem na razie, no. Aha, że po co się wtrącasz do mojej roboty? O, przepraszam. Idę to... Czy ja w ciebie wchodzę? Otóż to ja to zabieram. Teraz już nie zabieraj, no. No kuźwa, no, ty pa, no, ty pa, jaka złośliwa menda dzisiaj, no. A było, że żelek. Teraz to wyłóż. A ja powiem wam, że mam takiego szalonego klienta, który mi płaci w drzwiach. A, no bo to słuchaj, bo w niektórych zawodach to trzeba przed zapłacić. Ale no słuchajcie, ona stoi w drzwiach i ona mi płaci kartą. Jak ona stoi ci w drzwiach? Może ona jeszcze COVID-em żyje i no trzyma... No tak, ona mi płaci kartą i stoi w drzwiach. Zamiast tutaj czekać, jak jej ty zabiorę. Patrz, no rzeczywiście ta kolejka uciekła, to się w ogóle jakoś tak cofnęła. Dziwnie. No dziwnie ta kolejka się układa. No ty popatrz.
Magia. A ty ceny zmieniłeś, czy tak teraz hajs się upłynnie? Nie, zmieniłem, wiesz? Zmieniłem. Ja byłem na tyle przytomny, że ja to wziąłem po kolei jako zaopatrzeniowiec, natomiast nie będę wskazywał palcami, kto mi się tutaj wpierdziela w robotę i kto już pewnie kupę jogurtów wyprzedał za bezcen. Promocja! Promocja, kuźwa, żebym ja cię zaraz promocja nie nazwał. A czemu ty mnie blokujesz? O Boże, jestem teraz tu za karę zamknięta. Ja cię wspieram tutaj, to są... To jest... Bodyguard, to daleko jest... nie sięgnę. To jest... O, tam zobacz serę Ementalera, bo coś się za droga. Ceny się chyba zmieniają, Nie, ja to ustalam. Ja ustalam, ale... No dobrze, to idę. Może nie wszystkie ceny rosną, niektóre może spadają. No dobrze, proszę Państwa, no generalnie to jest za dużo, no bo to nie powinno być 3,80, tylko 3,60. Więc takie rzeczy. Zobaczmy, tutaj 4,10, no to może zostać, a ser gruje, no może zostać. Jogurciki jeszcze profilaktycznie sprawdzę, bo tutaj niektóre były rzeczy takie dziwne. Ale nie, jest spoko, już jest dobrze. A mleko? Mleko może być. No i gitara. Sprzedajemy generalnie, proszę Państwa, za cenę troszeczkę niższą niż dwukrotność. Natomiast mieliśmy iść dalej, słuchajcie, w aktywnościach teraz... Ojej, ale słuchajcie, dziewczyny, bo tutaj mamy tak, 2, 4, 6, 7 napojów z tego kolejnego seta, nie? Tak, one wchodzą do lodówek. Aha, to do lodówek idzie, no to może... Nie wszystkie. No to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy rodzaje coli i jedna taka zielona, to na pewno wchodzi do lodówki. Aha, czyli to by było 4, no i jedna by została w rezerwie, powiedzmy. Natomiast półek mamy 2 wolne. Nie pamiętam, co tam jeszcze było. No ja nawet nie czytałem. A, soda, to ja to nazywam piwko w puszkach takich po 6. To na, no to 2 półki, bo będzie 3 półki. Białe, biało-czerwone i zielone. No to nie mamy tyle. No ale regał kosztuje 250 chyba, możesz dostawić. No dobrze, no to jak tak, jak akceptujesz. Ale co, ale ten mały, tak? A nie, bo nie to... ma mały. Nie ma niestety. A szkoda, bo mogliby dać też taki mały, wąski, jak lodówka. No dobrze, no to ja go stawiam w takim razie tutaj, w tym miejscu, żeby sobie stał. O. I w takim razie pytanie brzmi, czy już odblokowywać, czy jeszcze poczekać? Jeszcze poczekam. Tak? Przekroczmy $500, bo nie wiadomo, po ile te produkty tam będą. A cóż to tutaj, to jest chyba kwestia rozbudowy tego Buy Shop Space i Buy Storage Space, tak, czyli pierwsza rozbudowa, proszę Państwa, będzie kosztowała $250. Nie jesteśmy w stanie podejrzeć, prawdopodobnie, nie jesteśmy w stanie, bo to jest nieklikalne, jak będzie wyglądała cenowo dalsza rozbudowa, czyli to będzie taka niespodziewanka, można powiedzieć. Natomiast widzimy, jak tutaj ten sklep ma się rozbudowywać. Prawdopodobnie ta ścianka zniknie, zresztą tam Kristinka, chyba Kristinka mówiła, która ścianka zniknie. Ale my tymczasem wchodzimy, bo już mamy ponad $500, wchodzimy w kolejny set produktowy. Ja już tutaj działam, mamy soda drinks, proszę bardzo, tyle tego, zamawiamy na razie po jednym. Nie są zbyt drogie dziewczyny, także spoko, mieścimy się, słuchajcie, w $329 za pełne zatowarowanie, jeżeli chodzi o produkty napojowe. No to fajnie. Tylko teraz rzecz jest tego typu, trzeba to naprawdę bardzo szybko zrobić. Tym bardziej, że inne się kończą. Kristinka ci pomoże. Ona będzie wystawiała, a ty będziesz cenę nadawał. To nie, Kristinka chwilę się wstrzyma, ja to wszystko poznoszę, co byśmy mieli tutaj pod ręką, dokładnie, a później wezmę sobie skaner i co ty wyłożysz, to ja od razu będę cenę ustanawiał, nie? Tak, żeby nam nie zapierdzielili właśnie bez cen, nie?
Czy któraś z was zauważyła może, o ile cena marketowa jest wyższa od ceny zakupu dla nas? Nie, ja się nie patrzyłam na to, nie doszłam do tego etapu. Aha. Tak, ale ja nie zrozumiałam pytania chyba. No bo my kupujemy za jakąś kwotę, tak? Mhm. Ale jest coś takiego jak cena marketu, tak? Cena rynkowa. I teraz ta cena rynkowa powinna być dla nas opłacalna, tak żebyśmy jakąś tam minimalną marżę mieli. To cenę marketu masz to, co ci pokazuje, wyskakuje ci z automatu na półce. Zgadza się z tym, że nie patrzyłem na cenę zakupu, nie? Jednostkową. I pytanie brzmiało, czy wy żeście to obczaiły. Nie, nie obczaja. No, chyba... no i dobra. Krystinka, mów tylko, gdzie będziesz wystawiać, ja się tam ulokuję. Już mam wystawiać? No tak, to już wszystko jest. 2, 4, 6, 7. Wydam resztę. Dobra, a trzeba było nie wydawać. A, mów, gdzie będziesz wystawiała. Dzięki, że powiedziałaś, jesteś kochana. To po lewej stronie. No. Żeby cię nie spłuczyć. Jeszcze mi się jakiś ciul wepchnął tu. Dobra, już tutaj, o, 4,60. No to zróbmy za 8,58. No 8, jak będzie 10. O. Tutaj. A też mamy jeden minus jest taki, że nie można zablokować kasy. Jak na przykład od niej chcesz odejść na chwilę. No. Tylko klienci ci się ustawiają i oni czekają. No tak, tak, bo to jest bydło. To, wiesz. My im tego głośno nie powiemy. Ale co ty tak jedną półkę pominęłaś? Tak, bo tak chciałam. Rozumiem, tak chciałaś przez przypadek. No, kolorystycznie, no. A, kolory, dobrze, dobrze, już. Masz to, co chciałaś. Dopięłaś swego. Znaj laskę pana. A co, to się tu nie pomieściło się już, tak? Jak, co? No to coś zostawiłam? No to, co tu leży. A to śmietnik do posprzątania. Aha, a czy, ale weszło wszystko? Weszło. Dobrze. Prawidłowo, czyli generalnie, proszę państwa, wychodzi na to, że cały karton napojów mieści się na całą jedną półkę lodówki i to z jednej strony dobrze, z drugiej strony prawdopodobnie będzie wymagało na nas częstszych zakupów. A my, jeżeli chodzi o zakupy, będziemy musieli ogarnąć teraz kwestię uzupełnienia prawdopodobnie stanów magazynowych na to, co już się pokończyło. Ja tutaj tylko posprzątam, bo przecież kurwa nie ma komu. Nie będę wskazywał palcami. Byś się nie czuł niepotrzebny, no. Dokładnie. My tu o ciebie bardzo dbamy. Pomyślałyśmy, zaplanowałyśmy, przypilnowałyśmy. Urządziłyśmy. Też odpocząć. Proszę państwa, lecimy po kolei, czyli zaczynamy od produktów podstawowych i to będzie kosztowało 242,40. A co z tym pracownikiem? Patrzyłeś, jaka jest jego cena? Nie patrzyłem, jaka jest jego cena, bo to jest, wiesz, dopiero kuźwa do odblokowania, nie? A, okej. Ale ty zobacz, co tu... Patrzcie, dziewczyny, bo to zobacz. Nie ma tego. Coś? Ja nie zobaczę, bo ja obsługuję cały czas. Ten pierdzielec nie chce uciec. Matko Boska. Nie ma... Pominęliśmy jogurciki, nie są wyłożone. Jak pominęliśmy? Były jogurty, tylko się skończyły może. No nie, bo nie ma w żadnej lodówce. Dobra, ja to wepchnę. A nie, czekaj, to które one były lodówce? No, one były chyba w tej lodówce tutaj, tej dużej. Dużej. Ja to na napoje, bo widziałam, że stoi pusta. No, kurna, ty wstają przede mną, nie pozwalają wykładać. A jeśli kurna będzie z dupą kręcił, co za fajans, kuźwa. Dobra, ja tutaj zostawię 3 sztuki cukru w kartonie. Bierzmy dalej, bierzmy Cheeriosy, 20 sztuk. Ty, kuźwa, tu jest naprawdę na zewnątrz, to jak już noc nadchodzi, nadciąga, to jest ciemno jak w szambie. Ciemno, już noc nadchodzi. Tam i cycki wsadziła w kadr. Nie to, żebym narzekał, ale wolę takie, które
Ma się pomacać. Która to powiedziała? Ja. Ale proszę państwa, powiem państwu tak, bo tutaj mamy takie, wiecie, dwie dziewczyny, Kristinkę i Agnieszkę, nie? I to jest takie, kurczę, takie troszeczkę takie, dla mnie przynajmniej, dla mnie to taki aniołek i diablica, nie? I wiecie, i Agnieszka to jest taki właśnie aniołek, taka delikatna, taka skromna, nie? Kristinka to bardziej wyszczekana, w końcu się doigra. Co ty za głupotki gadasz? I słuchajcie, jak Agnieszka właśnie tak nieśmiało, takie tego, które da się pomacać, to taka się człowiekowi miło na duszy robi, kuźma, no i tak powiem, i nie wiem, co mam zrobić. I nagle takie mindfucka. Podejdź poklepać po ramieniu. To jest po prostu szok i niedowierzanie. Kto, Kristinka, ty narzekałaś na brak jogurtu, a tutaj jeszcze na magazynie jest 6 i 4. Tak, właśnie nie ma go na sklepie, to jest problem, ale już tutaj ogarniam. No ale chwileczkę. Kristinka zostawiła ostatniego klienta. Oj tam. Ale chwileczkę, bo... to gdzie ja mam te jogurty wsadzić? Tu, już zrobiłam miejsce w tej lodówce. W tej dużej, tak? Tak. Proszę cię uprzejmie, bardzo proszę. Nie wiem, przyda się na owoce morza, jak będą później. A będą, tak? Tak, dlatego mówiłam, że nie opłaca się sprzedawać lodówek, bo i tak coś tam się wsadzi do nich. Nie, no to na pewno. Wsadzać. Dobra, to ja idę podokładać to, co da się. Żeby się tylko dało, kuźwa. Kurde, ale nie ma co do... O. Już kupiłam trochę, bo tu bieda jakaś. Proszę państwa, jak bieda? Co bieda? Jak? Wyprzedane wszystko. Ale my jesteśmy zamknięci? Nie, ktoś tam kuźwa trzepie na kasie coś. Ty, kasy same trzepią. Ja słyszę pieniądze, słyszę, a... Tylko, że zamiast na plusie, to na minusie. A, no tak, no to jednak jest różnica. Ale dobrze, no dobrze, dziewczyny, słuchajcie, odblokowuję tego pracownika, tak? No bo to odblokować można, niekoniecznie musimy zatrudniać, zobaczymy, ile on będzie kosztował, ale go odblokuję, nie? To nie będę spoilerować, ale... Ale dobra, to spokojnie, to nie spoileruj, daj się zaskoczyć. I ciekawostką, proszę państwa, jest to, że tu wymagania Soda Drinks 1, nie? Że to trzeba odblokować, czyli to tutaj wcześniej, żeby można było odblokować to. No to mamy to i proszę, odblokowałem. I teraz, gdzie się ciula zatrudnia? Tutaj, tak? I co? Cashiers, restock albo storage. I co? I to on jest taki uniwersalny, że my możemy sobie wybrać, gdzie on będzie siedział? Tak. Możesz go cały czas przerzucać. O, mogę go przerzucać. No to elegancko, no to fajnie. Employees one. Wy chciałyście kasjera, tak? Tak, no. To tak, proszę. Tak. I on się po... Gdzie jest? O, jest. No i zdają my. O, kobieta. Ale dlaczego to jest kobieta, a my wszyscy jesteśmy mężczyznami? No kurwa. Ale wiem ci, że ja miałam ładniejszą babeczkę, bo miała dłuższe włosy, taka. Ja bym chciał mieć dwie ładne babeczki, które tutaj... A wygląda jak my, tylko... Ale ona w jakimś dresie rezboka przyszła. Ale ma palce rozciapierzone. Ale patrzcie, pasy na ramieniu to ma narodowe nasze. Wie, z kim gra. Elegancko. Nie chcę nic mówić, Kanada też ma takie kolory. Co się stało? Jeszcze raz? Kanada też ma takie kolory podobne. Dobrze, teraz jesteśmy w Kanadzie, tylko in Poland, więc wiesz, you know. Ale to słuchajcie, my już żeśmy w Dubaju prowadzili polandyjski sklep, więc w Kanadzie też możemy. No to co, kto nam zabroni? Nikt. No więc właśnie. Proszę państwa, mamy pierwszego pracownika. Doszliśmy do tego. I jest to kobieta, miło widzieć tutaj w ramach jakby pracowników w końcu jakieś tutaj wybrzuszenia. Natomiast rzecz jest tego typu, że dowaliliśmy kupę towaru. Teraz musimy się ostro odbić, bo $37 nam zostało na koncie. Towaru jeszcze tutaj brakuje. Nie wiadomo, co tutaj stało i dlatego właśnie brakuje obrazków, żeby się mniej więcej zorientować, co gdzie było i na co tam zwrócić była uwagę. Pasta. Tam była pasta na dwa postawiona. Tak, tu nic nie brakuje. Wszystko jest na sklepie. Chciałyśmy jak najwięcej wystawić towaru na sklep po prostu. Aha, rozumiem. Na tej zasadzie to działa.
No dobra, my sobie teraz będziemy tutaj figlować na kasach i zarabiać. Zobaczymy przede wszystkim w kolejnym odcinku, jak nasz nowy pracownik będzie obsługiwał klientów. W jakim tempie i jak to będzie się później kształtowało, jeżeli chodzi o kolejki, jaki to będzie miało wpływ właśnie tutaj na tłok na sklepie. Natomiast w tym odcinku to wszystko. Dzięki wielkie, dziewczyny. Dzięki. Pa, pa. A Państwu dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.